Moshi i witam z powrotem Dying Light 2. Dziś będziemy kontynuować sobie fabułę. Naszym obecnym zadaniem jest co? Jedyne wyjście? Musimy zapytać Sofii o Lukasa. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam kim są ci ludzie, bo dosłownie nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem to, więc chwilę mi zajmie, żeby dojść do sedna tej całej sprawy. Natomiast musimy się właśnie tam udać. Nie wydaje się to być zbyt daleko, więc myślę, że też nie powinienem umrzeć po drodze. Natomiast no, nigdy nie wiadomo z moimi skillami januszowego survivalu. Dobra, przypuszczam, że tędy nie przeskoczymy, więc może będzie bezpieczniej. Ciekawe, czy w ogóle mogę po tym chodzić. Przypuszczam, że nie. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Wow, jednak się udało. Szok. Uff, myślałem, że się serio tego nie złapię. Pozbieram sobie wszystkie rzeczy, bo oczywiście wiadomo. Nie wiadomo co, kiedy się przyda. Czy ja muszę tu skakać? O nie, czy to był błąd? Nie dziabnęła. Cholera. Pa. Ajajaj. Przypał. Wytworzymy już maksymalną ilość, bo w sumie tak prędzej czy później się to przyda. Dobra, w sumie chyba ostatnio tutaj byłem. A bo to nie jest ta baza? Okej, to nie jest w ogóle to miejsce. Ups. O dobra, to jest tutaj. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije na samym końcu. Super, Janusz z survivalu doszedł. Ej, coś ty kurwa za jeden. Spokojnie szefie, to nie espek. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Tym razem z biomarkerem. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chcę się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Pamiętajcie. Ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Brzmi jak super sekta. Jakby dosłownie stoję za nimi. Pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę, ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta? Ulica nigdy nie wybacza. Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą, czy wilkiem. To jak? Dobra, może będę bardziej owcą, a później dosłownie sekretnie ich wszystkich pozabijam. Owcą, nie stanowię zagrożenia. Tak właśnie powiedziałby wilk. Wiesz co, ja chyba też muszę coś wyjaśnić. Szukam Sofii. Czyżby? W jakim celu? Jej stara ją szuka. Dobra, nie wiem co tu mam wybrać, więc powiem, że chcę zapytać o tą śmierć Lukasa. Muszę zapytać ją o śmierć Lukasa. O, dlaczego pielgrzyma obchodzą sprawy SP? Jaki masz w tym interes? Nie przechodzę obojętnie nad śmiercią drugiego człowieka. Czy to nie to odróżnia nas od zarażonych? Coś w tym jest. Śmierć Lukasa to również nasz problem. Ale dlatego, że jesteśmy głównymi podejrzanymi. Nigdy nie kryłem się z moją opinią na temat stróżów prawa. Dawny świat upadł przez im podobnych, chciwych, żądnych władzy faszystów. Tworzenie nowego świata na bazie dawnych wartości nie byłoby mądre, delikatnie mówiąc. Oczywiście, według SP, takie stwierdzenia automatycznie robią z nas wszystkich potencjalnych morderców. Dlatego im szybciej morderca Lukasa zostanie znaleziony, tym lepiej dla nas. Idź tam, zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sofii. Powinna być w pobliżu. Żeby było jasne, zdziwiłbym się, gdyby cokolwiek o tym wiedziała. Sofii jest wojowniczką, nie zabójczynią. Gosia Andrzejewicz jest tylko prawdziwą wojowniczką. Dobra, czyli musimy znaleźć tą magiczną z Sofii. Wow, czy to jest faktycznie ona? Sofii, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. Pozwól mu mówić. Choke me daddy, ale nie w takich okolicznościach. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Szukasz roboty? Pracuję tylko z ludźmi, którym ufam. Jesteś z zewnątrz. Chcieli cię powiesić. Nikt nie mówi o tobie nic dobrego, pielgrzymie. Chcesz, żebym ci zaufała? Porozmawiaj z mieszkańcami bazaru. Spróbuj zdobyć ich zaufanie. Jeśli ci się uda, to może zmienię zdanie. Przypuszczam, że będę musiał robić teraz jakieś poboczne rzeczy. Czy mogę w ogóle wejść do środka? Ej, ty! Tak, ty! Jestem Damien. Aiden. Jesteś tu nowy, nie? Dobra, nie będzie, że mówię prawdę. Szczycę się tym, że znam to już wszystkich, ale ciebie nie widziałem. Może dlatego, że jestem w mieście od niedawna. Serio? Wow. Szacun. Podobno za murami jest prawdziwa rzeźnia. To coś zmienia w kwestii pracy? Nie, przyjacielu. Tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Co do zlecenia, przede wszystkim będzie tu wymagana pewna dyskrecja. Ta robota to sprawa moich wspólników i tylko ich, nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarant. Wszystko ci powiedzą. Dobra, zróbmy to. Rozumiem. Zgłoszę się do nich. Nie każ im czekać. Niemoc tak na mnie tylko przekazuje informacje. Pytanie, czy właśnie na tym polega to, że powinienem robić te poboczne zadania, czy dosłownie tylko z nimi rozmawiać? Ile mam hajsu? 134, wow. A wszystko tu kosztuje co najmniej po jakieś 900, więc jest super. Czy mogę posprzedawać jakieś syfy? Dobra, sprzedam jeszcze to. Może to. Wow, słom. Jakby przypuszczam, że potrzebne by to było, więc nie będę się tego pozbywał. Okej. Jestem bliżej bycia milionerem. Dzisiaj do smutnego. Czy muszę już stąd wyjść? Ale żenada. Dobra, co muszę tu zrobić? Aha, dobra, to jest to zadanie. Czyli musimy się spotkać z grupą oferującą pracę. Nice. Aitor. Słucham. Tu Aiden. Zaproponowano mi podejrzaną robotę. Może wpadnę na trop w sprawie Lukasa. Potrzebuję czegoś więcej niż tropu. Zbadaj tę sprawę, Aiden. Jasne. Bez odbioru. Halo? Jest tam kto? Przysłał mnie Damien! Halo? Czego tu szukasz? Przysłał mnie Damien. Mówił o pracy. Pomyliło ci się. Dopiero co z nim gadałem. Kazał mi tu przyjść. Jesteś sam? Nie, z twoją starą. Tak, jestem sam. Lepiej nie ściemniaj. A teraz wchodź i idź na dół. Wszystkiego się dowiesz. Dlaczego nadal tu sterczysz? Ciekawe, czy to mnie zabija. Jezu, nawet nie umiem zejść po drabinie, wytwy. Jestem Aiden, od Damiena. Szukam pracy. Jasne. No to... jesteś tu nowy. Damien też o to pytał. Co za różnica? Szef cię o coś spytał. Dobra, zapytam cię. Nadal próbuję się dowiedzieć, co tu robię. To ty tu owijasz w bawełnę. Dobra. Pogadajmy o robocie. Najlepiej, żebyś nie był zbyt dobrze znany na bazarze. Wiesz, raczej niewielu mnie tu zna. Dobrze. Bardzo dobrze. Chyba znalazła się nasza zguba. O czym ty mówisz? Czego ode mnie chcecie? Powiedzmy, że pracujemy dla kogoś, kto chce cię poznać. Tylko, że ty raczej nie chcesz poznać jego. Bierzemy go, chłopcy. Nie, dobra. O, dawaj, dawaj. Kurde. Nie dam mu rady. Wow. I co powiesz teraz, Dobku? Syk, syk. Wszystkich wow, dobra. Będę musiał szybko się wyhealować. Dobra, jeden w dół. Tego draniu. Dobra, czy to wszyscy? Dobra, może szybki heal. Wiedziałem, że pierwsza osoba, z którą tu porozmawiam, dosłownie będzie chciała mnie zabić i też tak się stało. Pozbieram oczywiście wszystkie rzeczy. Mamy nową broń, zobaczmy. 25, jazda. Dobra, oczywiście wszystko tu pozbieramy, przeszukamy ich. Nie, coś rzuciłem? A, dobra, okej. Czy muszę iść tu? Nie, muszę wyjść stąd. Jezu, co to za broń? WTF. Aiden? Ty... Nie... Jak... Żyłeś? Ty dupku! Wystawiłeś mnie! Co? Nie, przysięgam. Nigdy bym... Ja tylko szukałem ludzi. No taka robota. Czy mogę go zabić? Może Karl coś wie. Nie, czekaj, nie! Słuchaj. Kazali mi przysłać do siebie wszystkich nowych. Nie mówili po co. Nie mam wyjścia. Muszę robić, co mi każą. Mają coś wspólnego ze śmiercią Lukasa? Co? Nie! To znaczy mam taką nadzieję. To byłoby straszne, ale ja naprawdę nie wiem. Więc przysyłałeś do nich innych i wszystkich pozabijali? Coś ty zrobił, Damien. Nie wiedziałem na początku, ale później nie mogłem już nic zrobić. Nie mogłem. Ilu, Damien? Ilu ludzi posłałeś na pewną śmierć? Przestań, Aiden. Przestań. Przepraszam. Musiałem. Naprawdę. Uwierz mi. Mają mojego brata. Co by tu zrobić? Wydaje mi się, że gdybym go dał w ręce tego Karla, to bym zyskał dużo na tym, więc chyba też tak zrobię. To żaden powód. Jesteś współwinny. Karl musi się dowiedzieć. Kretynie. Nic nie rozumiesz. Jeśli to zrobisz, zabiją go. Nie pozwolę na to! Rozumiem cię, ale tak nie można. Nie możesz poświęcać postronnych osób, żeby go odzyskać. To koniec, Damien. No nie, czy z nim też teraz muszę walczyć? O, przepraszam. No, dawaj. Ups. Wow, i nie ma już nawet głowy? Nice. Mam nadzieję, że o to właśnie im chodziło, żeby w taki sposób zdobyć ich zaufanie. Mam nadzieję, że nikt tu teraz znowu nie będzie czekał. Gdzie muszę się teraz w ogóle udać? Ach, powrócić znowu do bazaru. Nawet w noc, kiedy kończy się dzień i zapada zmrok, idą dym na dym. What? To nie był mój zamiar, ale okej, pozdro. Gdzie mam się teraz w ogóle udać? Aha, dobra, czyli rozumiem, że na nowo muszę szukać zleceń w bazarze. Nice. To nie w ich stylu. Dlaczego nie? Wszędzie ludzie mogą się ze sobą pożreć. No dobra, na tym momencie zatrzymam się z odcinkiem. Dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia niebawem. Na razie.